Witam Państwa. Jest mi, jest mi niezmiernie miło być koordynatorką tegorocznego cyklu wykładów. Te wykłady w tym roku one będą bardziej skupione na designie i na konserwatorstwie, szczególnie sztuki współczesnej, bo tak zasygnalizowano mi, że jest taka potrzeba. Ale zaczynamy od takiego wątku bardziej krytycznego. Stwierdziłam, że warto, żeby na Akademii pojawiły się też tematy związane z krytyką instytucjonalną i też takimi alternatywnymi metodami pracy w sztuce. Jako pierwsza wystąpi pani Katarzyna Różnie-Krzabelska. Jest to kuratorka galerii Arsenał w Białym Stoku, gdzie pracuje od 2020 roku. No, Katarzyna zrobiła robi świetną robotę w Białym Stoku i zaproponowała szereg, szereg naprawdę prowokacyjnych wystaw. Z mojej perspektywy taką wartą uwagi wystawą była na przykład na początku był czyn, przypominający anarchiczną historię Białego Stoku. A zaprosiłam ją z powodu jej ubiegłorocznej wystawy Odszkolnić, która była poświęcona współczesnym problemom Akademii Artystycznych nie tylko w Polsce, ale w Europie Środkowo-Wschodniej. I o tym właśnie będzie poświęcony jej wykład, którego pełny tytuł brzmi właśnie: Odszkolnić problemy wyższej edukacji artystycznej w Europie Środkowo-Wschodniej i alternatywne działania edukacyjne w polu sztuki. Tym samym oddaję już głos e, Katarzynie. Zapraszam do wykładu. To ja dziękuję bardzo Karolinie Klincie i a, a Akademii za e, zaproszenie mnie do tego e, wykładu. E, malutkie sprostowanie, wystawa na początku był czyn e, była e, zainicjowana przez e, Mafiu Posta, e, z którym wspólnie następnie ją kuratorowaliśmy, tylko chcę to dodać. Natomiast tak, opowiadać mam dzisiaj, tak jak powiedziała Karolina, o wystawie, którą prezentowaliśmy w zeszłym roku, latem w Białym Stoku wystawie zatytułowanej Odszkolnić, której celem było, była mowa właśnie o konfliktach, problemach na uczelniach artystycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, tym z jednej strony, co je powoduje, czyli, e, m, czyli tych strukturach feudalnych, dziedziczonych przez nie, patriarchalnych, e, e, które dominują ciągle na uczelniach artystycznych w regionie. Z drugiej strony z problemów, które wynikają już z neoliberalnej, potransformacyjnej. Logiki, które prowadzą do takiego rodzaju uczenia, w którym, w którym sztukę traktuje się jak produkt, bądź też uczy się artystów konkretnych umiejętności, które mają im pomóc zaistnieć na rynku sztuki bądź, w, bądź skapitalizować swoje umiejętności nabyte na tej uczelni, a w inny sposób. No i jakby od jakiegoś czasu jesteśmy nie tylko na uczelniach artystycznych, ale w ogóle na różnych uczelniach wyższych w kraju, też w takiej sytuacji, w której ta autonomia e, uczelni w ogóle jest zagrożona, e, zagrożona autorytarnymi zapędami e, e, rządów, nie tylko w Polsce, na Węgrzech jest podobna e, sytuacja. E, I jesteśmy w takiej trochę patowej sytuacji, w której e, m, coraz częściej właśnie musimy stawać przed tym pytaniem, czy w ogóle warto bronić tych instytucji, w których tyle rzeczy jest e, do zmiany, E, czy e, przed tymi autorytarnymi rządami, e, czy e, jesteśmy skazani właśnie na taką walkę o zachowanie status quo, czy e, po prostu e, nie należałoby e, całkowicie porzucić tej nadziei na możliwość zmiany w instytucjach, ponieważ ich struktury po prostu powielają cały czas te same schematy, i tak są skonstruowane, żeby je bez końca powielać. Dlatego też na tej wystawie przyglądaliśmy się z jednej strony pracom artystycznym oparte na badaniach wykonywanych na temat uczelni artystycznej. Z drugiej strony przyglądaliśmy się takim działaniom artystycznym, które, są, które powstawał, powstają pozainstytucjonalnie, które proponują jakieś działania edukacyjne edukacyjno-artystyczne, które nie dzieją się w ramach instytucji i, i, i proponują nowe metody, które nie są obarczone tymi wszystkimi ograniczeniami, jakie instytucje na edukację artystyczną nakładają. Także nie jest tak, że ja prowadziłam jakieś szerokie badania na temat sytuacji uczelni artystycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, bo tego nie robiłam. Natomiast zaprosiłam do udziału w wystawie artystów i artystki, ta, którzy takie badania prowadzili w ramach swoich praktyk twórczych. I te, I te badania będę przez nich prowadzone i sposób, w jaki je artystycznie ostatecznie prezentowali, będę wam dzisiaj pokazywać. Um, Ta um, potrzeba zrobienia takiej wystawy um, we mnie była też um, związana z tym, że zanim podjęłam tą pracę w, um, kuratorską w Galerii Arsenał w Stoku. Przez jakiś czas pracowałam w Wydziale Kolekcji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i to było moje pierwsze doświadczenie takie osobiste z w ogóle uczelnią, wyższą uczelnią artystyczną, bo sama studiowałam historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. I to było dla mnie dosyć szokujące doświadczenie, bo moje wyobrażenie o tym, jak będzie wyglądała instytucja sztuki, pole sztuki kojarzy się nam wszystkim chyba z takim bardzo progresywnym polem, w którym dominują lewicowe wartości, w którym bardzo dużo się o nich mówi, w którym tworzy się o nich bardzo wiele prac. A, e, dlatego, e, dlatego takie było też e, prawdopodobnie gdzieś moje wyobrażenie, jednak o tym, jak będzie wyglądała e, instytucja, która, e, z, e, która zajmuje się uczeniem sztuki, e, no, rzeczywistość była bardzo inna i, e, i myślę, że też z takiej potrzeby gdzieś przepracowania tego e, doświadczenia e, szukałam e, właśnie artystów i artystek, którzy tym tematem e, się zajmowali. I, one zostały zaprezentowane na tej wystawie. Ja y, posiłkuję się stroną internetową, która y, towarzyszyła tej wystawie i ją dokumentuję. Y, także będziecie, możecie też, y, jeżeli coś Was y, zainteresuje, znaleźć ją pod adresem y, odszkolnić.pl. Y, y, ta strona została zrealizowana przez y, Laboratorium y, Narracji Wizualnych, które funkcjonuje przy y, 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 Szkole Filmowej w Łodzi w ramach właśnie współpracy z galerią e, Arsenał e, w Białymstoku. E, wystawę otwierała e, praca e, Alicji Pakosz, przedstawiająca, e, jak widzicie, e, takie koła na e, pustej e, drodze. Praca zatytułowana Maszyna, o której artystka mówi, że jest to sytuacja drogowa, w której marszyna poruszająca się do przodu zniknęła i zostało tylko to, co przylega do Ziemi. I tą maszynę ona właśnie rozumie jako e, ideę, która ma swoje odbicie w jakiejś instytucji. E, takie połączenia jak Bóg, Kościół, sztuka muzeum, miłość, małżeństwo, czy w naszym wypadku e, właśnie nauka, dzielenie się wiedzą, a uniwersytet. Zniknięcie tej e, Maszyny zostawia zombie, instytucję skorupę, która może istnieć pusta lub zostać przejęta przez nowy system operacyjny. No i ta praca jakby bardzo dobrze metaforycznie wprowadzała do problemów, które były poruszane przez artystów i artystki w ramach tej wystawy, bo oni właśnie zajmowali się tym, co można by nazwać tą skorupą, czyli tymi wszystkimi... Ograniczeniami wynikającymi z instytucjonalnej struktury instytucji, która przestaje w którymś momencie wspomagać to, co jest pierwotną ideą stojącą za uniwersytetem, czyli dzieleniem się wiedzą, a zaczyna narzucać na to bardzo wiele różnego rodzaju ograniczeń. I pierwszą właśnie taką pracą artystyczną, badawczą, którą pokazywaliśmy na wystawie, jest ta książka duetu Little Warsaw. To jest węgierski duet artystyczny, który zajmował się tematem buntu studenckiego na Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Budapeszcie w 1990 roku. I to jest też moment, jakby chronologicznie otwiera tutaj te narracje. Moment, w którym wiele, na wielu uczelniach w regionie dużo się zmienia. Little Warsaw badali ten bunt studencki na uczelni w Budapeszcie przez 10 lat. Zbierali wiele, na przestrzeni wielu lat zbierali materiały, które opracowali w formie właśnie takiej graficznej Powieści, komiksu. Znaczy, nie tyle komiksu, ponieważ to jest, to, to jest w razie książka fotograficzna, bo to nie są rysunki, to są, z, to są fotografie. I ta forma nawiązuje też jakby do okresu, o którym jest mowa. A, mm, właśnie mm, takie do e, photo, photo stories, które można było znaleźć e, w latach 90. w takich pismach jak Bravo albo Popcorn. A, e, więc gdzieś ta forma wizualna nawiązuje też do, um, do czasów, e, e, którymi oni się e, zajmowali. Tutaj widzicie, jak, e, jak e, ta praca e, była prezentowana na wystawie. No i ten bunt w Budapeszcie w 1990 roku odbywał się właśnie w takim momencie przemian w całym kraju, gdzie całe społeczeństwo węgierskie walczyło o nową demokratyczną władzę, o nowy demokratyczny system. I na fali jakby tych zmian właśnie dziejących się w e, całym kraju o to samo postanowili zawalczyć y, studenci y, Uniwersytetu Sztuk Pięknych. Y, występowali więc po pierwsze czy najpierw przeciwko... Y, Swoim aktualnym wykładowcom, którzy, których postrzegali jako powiązanych właśnie z tym upadającym systemem władzy. To zresztą jakby bardzo wiązało się też publicznie, bo rektor uczelni, chociażby rzeźbiarz Isztwan Kis, był autorem rzeźby proletariusz, jednej z takich rzeźb, które w bardziej spektakularny sposób upadały w latach 90. w Budapeszcie. Tutaj też są te sceny właśnie przedstawione. E, usuwania e, tych pomników publicznych, e, których właśnie autorami byli często e, ówcześni wykładowcy, no, ale występowali jakby nie tylko przeciwko e, konkretnym osobom, czy może nawet w mniejszym stopniu, ale przeciwko jakby temu, co dla nich e, te osoby reprezentowały, czyli właśnie akademizmowi, w bardzo konserwatywnym e, sposobie nauczania e, i niedemokratycznej e, strukturze instytucji, bo do tego momentu uniwersytet edukował w duchu właśnie XIX-wiecznych akademii, gdzie bazuje się na tej tradycyjnej relacji między mistrzem a uczniem i metodzie korekty. Podział na wydziały odpowiadał też klasycznym dziedzinom sztuki, jak malarstwo, rzeźba czy grafika, więc studenci domagali się głównie włączenia do programu studiów nowych mediów, ale też możliwości swobodnego wyboru nauczycieli i współudziału studentów w procesie podejmowania decyzji przez autonomiczny uniwersytet. Na stronach tej publikacji znajdujemy różnego rodzaju materiały. Są to zarówno wywiady nagrywane z osobami, które uczestniczyły w tych buntach po latach, które je wspominają, jak i, jak i bardzo szerokie nagrania na kamerach VHS, które wtedy było tak, że Uniwersytet w Budapeszcie zakupił pierwszą kamerę VHS w tym 90 roku. I jeden z młodszych wykładowców, który akurat stał po stronie tego studenckiego buntu, po prostu wszystko na tej kamerze, co tam się działo, nagrywał. Ten y, bunt i okupacje były bardzo y, długie, cały ten proces trwał około roku, z tych nagrań jest ogromna ilość. E, oprócz tego e, m, przeanalizowane tutaj zostały e, m, materiały z mediów publicznych, bo też e, zwracają oni uwagę na to, że w tamtym momencie pojawiają się wolne media. A więc studenci zdają sobie też sprawę z tego, że e, to też jest narzędzie, którego można używać w tej e, rozgrywce i e, e, zaczynają występować w telewizji i e, mówić o swoim stanowisku. To Coś, co zupełnie szokowało e, ten e, istniejący wtedy układ na uczelni, co e, jakby nie, wcześniej nie miało prawa się e, w ogóle wydarzać. Mm. Tak, to, jest wszystko, to, to, okay, to ja. Nie. I Andreas, y, m, Galik i Balint Havas w momencie, y, kiedy ten bunt się dział, byli bardzo młodymi artystami. Oni nie byli w tej grupie, y, która współtworzyła ten y, bunt. Y, w tym momencie oni zdawali egzaminy na y, studia, więc to, co widzieli, widzieli z perspektywy trochę młodszego pokolenia. Byli też beneficjentami tego, co stało się w wyniku tego buntu, bo... Y, Konsekwencją jego przeprowadzenia było to, że niektóre z tych postulatów studentów udało się zrealizować. Między innymi powstał wydział intermediów, na którym zatrudniono artystów z pokolenia Neo którzy i zaczęto wykładać po prostu sztukę współczesną, co wcześniej nie działo się na tym uniwersytecie. Z drugiej strony pozwolono też na ten, czy udało im się też przeprowadzić ten, prze, przepchnąć ten postulat o sam, wybieranie własnych wykładowców. Natomiast jedna rzecz się nie udała. I to jest dosyć kluczowe dla narracji tej wystawy, bo nie udało im się zmienić tej struktury władzy w uczelni na demokratyczną. W momencie, kiedy oni zaczęli sobie wyobrażać, to jak będzie wyglądało, na przykład wybieranie rektora na tym nowym demokratycznym uniwersytecie, no to opracowali taki system, w którym każdy student i każdy wykładowca będzie miał jeden Równoważny głos, bo to wydawało się być jakby najlogiczniejsze rozwiązanie. Natomiast kiedy ten cały system został opracowany, wybrano tymczasowego rektora, dlatego że z uprawomocnieniem tych ich propozycji trzeba było czekać na to, aż będzie wybrana nowa legalna władza w kraju. Kiedy nowa legalna władza w kraju została wybrana, no to mianowała nowego rektora. Z pominięciem tych wszystkich propozycji, które studenci w tym, w tym długim procesie wypracowali i zaproponowali. Także to, co się udaje, to udaje się wprowadzić, ten, wprowadzić tę dodatkową katedrę, która wykłada sztukę współczesną. To, co się udaje, to udaje się do, do zatrudniać trochę artystów, których, których studenci chcieli widzieć jako swoich wykładowców. Natomiast w żaden sposób nie udaje się zmienić tej struktury, która pozostaje. Hierarchiczna, niedemokratyczna, w której studenci de facto nie mają prawa głosu ani możliwości współtworzenia tej czy wpływu na decyzje, które są podejmowane w instytucji. I takim przykładem, ja puszczę ten. Tę książkę, żebyście mogli ją sobie obejrzeć. Można ją podać do tyłu. Pracą, która w jakiś sposób koresponduje z tym, czym zajmowali się Little Warsaw jest wideo ukraińskiego kolektywu REP. Wideo zatytułowane Correspondent Art Academy z 2006 roku, na którym, właśnie, rep filmuje takie sytuacje z Kijowskiej uczelni, które sprawiają wrażenie satyry, jak się je dzisiaj ogląda. Są to rzeczywiste sytuacje, ponieważ Kijowska uczelnia. Nie przeszła tych przemian w latach 90., które przeszło większość uczelni w regionie. Także tam sztuki współczesnej się nadal nie wykłada. Ten podział na dyscypliny akademickie, takie bardzo tradycyjne, pozostał. I, no i ona jakby funkcjonuje w ten sposób. Do, ten, tutaj to, co wcześniej było po prostu kształceniem w duchu socrealizmu, zostało zastąpione przez właśnie imperatyw nabywania umiejętności akademickich, poruszanie wątków patriotycznych też, co nadal też pozwala akademii zostać takim narzędziem realizacji polityki kulturalnej państwa. Centralną metodą pozostaje szkoła, a nosicielem tradycji profesor pracowni. Hmm. Tam równolegle oczywiście też odbywa się ten proces urynkowienia, natomiast rozumiany trochę inaczej, nie tak jak my to, nie tak jak moglibyśmy o tym myśleć jako o polu sztuki, gdzie traktujemy sztukę, komercyjne galerie jako właśnie takie komercyjne obiekty, ale raczej jako uczenie artystów, jak... Mogą e, m, wykonywać dla jakichś prywatnych biznesów, na przykład identyfikacje e, wizualne albo e, na, bardziej na takie e, sposoby. E, e, słucham? dla prywatnych oligarchów. E, przy czym nie tyle no właśnie m, tworząc sztukę e, m, współczesną, co też e, jakoś kapitalizując takie umiejętności e, e, bardziej związane z designem, z projektowaniem. Mm. I tutaj jest kilka kadrów z tego wideo, z jakby apelu e, witającego nowych, pierwszorocznych, e, Studentów, prace, które powstają w pracowniach. Wykładowcy. To też jest um, cytat z wykładowcy, który taki komentarz wygłosił podczas um, obrony dyplomu końcowego. Ich też stosunek do tego, co dzieje się w sztuce współczesnej, która powstaje poza y, akademią. I tutaj widzimy, jak ta praca była prezentowana na y, wystawie w y, sąsiedztwie prac y, Ladyny Konecznej. Ladyna Koneczna jest też y, członkinią kolektywu RAP i napisała y, tekst, który y, znajdziecie też na tej stronie zatytułowany Przeciw Katedrze Sztuki Współczesnej. Ponieważ y, główną strategią, jako, y, którą y, chciałyby, y, czy y, którą idą osoby y, starające się y, zmienić tę kijowską akademię, jest y, ta sama propozycja, którą miały inne uczelnie w regionie, czyli y, dołożenie y, katedry sztuki współczesnej, intermediów, y, różnie one się y, nazywają, czy też wydziału y, do tej istniejącej y, struktury uczelni. I w tym tekście Lada, która zajmuje się edukacją artystyczną właśnie nie tylko w swojej praktyce twórczej, ale też teoretycznie, też prowadząc właśnie pozainstytucjonalną czy alternatywną szkołę w Kijowie do zeszłego roku, argumentuje, że nie ma sensu dodawanie. Dodatkowego wydziału do tej istniejącej struktury uczelni, że byłoby to powielanie błędu, który wydarzył się właśnie na wszystkich innych uczelniach w regionie. Bo z jednej strony sugerowałoby to, że rzeźba, czy malarstwo, których wydziały nadal będą funkcjonowały na uczelni, nie są współczesnymi mediami. I prowadziłoby do takiej sytuacji, w której ci z kolei studenci sztuki współczesnej, Uczą się jakby tworzyć sztukę tymi samymi metodami, tylko inaczej wyglądającą, a więc tworzyć sztukę o wyglądzie sztuki współczesnej. Że jakby właściwą drogą jest przemyślenie całkowite tego, jak powinna wyglądać struktura uczelni, że ona już nie powinna być na te wydziały podzielona, tylko że to jest dużo trudniejsze, bo wymagałoby właśnie zachwiania tą strukturą władzy, która funkcjonuje w uczelni. Dlatego E, łatwiej jest dodać dodatkową katedrę czy dodatkowy wydział, gdzie jakby wszystkie stanowiska na tych poszczególnych wydziałach, które do tej pory istniały, są zachowane i wszystkie hierarchie i układy władzy, e, jakie funkcjonowały do tej pory, funkcjonują dalej, niż spróbować jakby przemyśleć całą konstrukcję tego tworu, jakim jest Uniwersytet czy Akademia Artystyczna od początku, co jakby ona tutaj e, proponuje e, właśnie w tym e, tekście. Na wystawie jest te, są też prace, znalazły się też prace Lady na Konecznej, które widzicie tutaj na pierwszym planie. I to są prace właśnie nawiązujące do takiego bardzo um, tradycyjnego um, sposobu nauczania um, sztuki w akademii, które się opiera na takim właśnie bezkrytycznym, wielogodzinnym e, kopiowaniu, e, podczas którego studenci e, uczą się i tam też z reguły e, nie na żywych modelach, ale, na, e, ale z, e, kopiując z rzeźb antycznych, e, więc uczą się teoretycznie na właśnie takim e, Przedstawieniu ciała, które jest rzekomo przedstawione jako uniwersalne, jako ponadczasowe, e, głównie męskie, ale też o takich bardzo standardowych e, czy wyidealizowanych wyide e, proporcjach. E, więc z jednej strony te e, rzeźby, Lady, są takim komentarzem dotyczącym oderwania edukacji artystycznej e, tej uczelni od e, społecznej rzeczywistości e, Ukrainy. Z drugiej strony, te prace też, przez to, że, że, że są umieszczone na takich stalowych rurach, same kolana czy ten fragment ciała przypominają bardzo protezy, więc jakby odsyłają nas do właśnie takich przedstawień ciał, też ciał niestandardowych e, mm, y, czy nienormatywnych. I y, to jest dosyć ciekawe, bo to też e, pozwala e, pomyśleć właśnie o tych e, antycznych rzeźbach, które w większości znamy właśnie w tych zdekompletowanych, e, niepełnych e, formach. E, jako o przedstawieniach ciał normatywnych I o tym pisał, wydaje mi się, w Szumie Paweł Leszkowicz w recenzji z wystawy o politykach dostępności w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. I to jest bardzo ciekawe, bo, bo pozwalałoby na to, żeby pomyśleć o czymś, co. W naszym gdzieś kanonie piękna jest taką podstawą, właśnie ta antyczna rzeźba, ale zawsze myślimy o niej właśnie jak o fragmencie czegoś, co jest całością. A gdybyśmy pomyśleli o nich jakby o, czym, jak o czymś skończonym, że jak o przedstawieniach, jakże one są tym po prostu tylko czym są, czyli tymi fragmentami, czyli właśnie przedstawieniami ciał nienormatywnych, to nam otwiera w ogóle jakąś bardzo ciekawą ścieżkę interpretacyjną. Które jest tutaj wątkiem jednak pobocznym. Lada Nakoneczna otwierała tę wystawę, z której pochodzą te prace. Chwilę wcześniej po raz pierwszy w Niemczech ona się otworzyła dosłownie dwa dni po inwazji zeszłorocznej rosyjskiej na Ukrainę. I tam zostało jej zadane takie pytanie, czy chciała coś zmienić w związku z tym, że, 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 że jakby ta wojna właśnie weszła na taki nowy, czy, że ta wojna właśnie wybuchła. I Lada powiedziała wtedy, że, no, że nie, nie zmieniła w tej wystawie nic, ponieważ wojna w Ukrainie trwa od 2014 roku i istotne jest też dla niej to, że Ukraińscy artyści e, walczą o zmianę tych instytucji i walczą o zmianę tej swojej rzeczywistości jakby cały czas w tym czasie, kiedy tak naprawdę też e, wojna trwa. Więc to też było mm, tutaj ważne. I przejdę do... Przeniesiemy się teraz z kolei do Czech. E, gdzie pokazujemy, używaliśmy pracy kolejnej um, artystki, e, malarki e, Martiny Smutnej, e, która też bardzo jest zainteresowana odzyskiwaniem e, różnego rodzaju narracji e, feministycznych. E, na e, e, wystawie pokazywaliśmy e, jej bardzo wczesny projekt z 2019 roku e, który realizowała e, jeszcze e, w ramach e, studiów e, i w ramach tego projektu Martina przeprowadziła rozmowy z byłymi e, studentkami malarstwa e, na wydziale sztuk pięknych e, wyższej szkoły e, technicznej e, w Brnie mm. To były rozmowy, które przeprowadziła z kobietami studiującymi w latach 2003-16, także z poprzednimi pokoleniami kobiet, które na tej uczelni studiowały. I każdą z rozmów zilustrowała małym obrazem. Był to taki projekt, który miał na celu e, opowiedzenie historii tej instytucji właśnie e, z perspektywy studiujących e, na niej kobiet. E, I one opowiadają tam o bardzo zróżnicowanych swoich doświadczeniach, e, które wynikały właśnie z modelu nauczania opartego na takich paternalistycznych e, pracowniach mistrzowskich, gdzie prowadzący pracownię jest postrzegany czy zachowuje się jako trochę taki ojciec rodziny często, gdzie te relacje są bardzo często bardzo patriarchalne. Bardzo różne narracje wynikają z tych rozmów przeprowadzonych przez Martynę. Pojawiają się tam między innymi problemy studiujących matek, właśnie ta kwestia ciągłości utrzymywania władzy przez prowadzących pracownie mężczyzn. To jest taki, taki problem wielokrotnie. A, prawda, e, e, poruszany. Bardzo często jest tak, że wykładowca wybiera e, jako swojego asystenta, swojego ulubionego studenta, często osobę, która jest do niego dosyć podobna. E, to się chyba nawet ktoś nazywał syndromem małego mnie, e, który następnie e, przejmuje po e, latach po nim te pracownie i ten e, system takiego, e, z kolei w projekcie Little Workshop to było nazwane chyba chowem wsobnym, w którym no jakby powielamy cały czas tę samą strukturę władzy, w której też kobiety zajmują bardzo trudną i nieuprzywilejowaną pozycję. Oczywiście pojawiają się jakby historie seksizmu i nadużyć takich, które wydaje się, że dzisiaj. Mam nadzieję, dzieją się już coraz mniej na uczelniach, ale też takie problemy jak powielanie stylu mistrza, jak oczekiwanie, że, będzie, tak, że, że to, to, co powstaje, będzie powielało jego strategię artystyczną, tworzącej się rywalizacji między studentami, ale też mówi o takich mniej oczywistych rzeczach, o których wydaje mi się, że rzadziej słyszymy, jak na przykład to, jak... Nierówny, jak y, trudno jest odnaleźć się na przykład na uczelniach artystycznych osobom, które są introwertyczne, ale y, które, y, y, które nie mają takiej pewności prezentowania siebie też. O tym, że bardzo często studenci, studentki uczelni artystycznych nie wiedzą, czy tak naprawdę oceniana jest ich praca, czy ich osobowość bo, bo ten, to w jaki sposób są, potrafią zaprezentować swoją pracę, czy z jaką pewnością siebie są w stanie o niej mówić, Bardzo często staje się ważniejsze niż to, czym ona naprawdę jest. W ogóle problem ocen jako jakby też takie osłabiający poczucie wartości system. No i e, też te studentki tutaj opowiadają o zarówno uświadomionych, jak i nieuświadomionych procesach e, radzenia sobie z e, tak e, skonstruowanym systemem. I jedną z e, takich reakcji częstych, o, które e, pojawiają się właśnie między wierszami e, tych rozmów, e, jest samouciszanie się. To, że e, one e, czasem to zauważają, a czasem nie, ale komunikują, e, że. E, że było łatwiej nie powiedzieć swoje, prowadzącemu pracownię tego, co się naprawdę chciało robić, czy tego, co naprawdę się myślało, tylko powiedzieć mu to, co on chciał usłyszeć. Więc, jakby to się wielokrotnie powtarza w tych rozmowach, taki system, w którym de facto zamiast rozwijać swoją ekspresję artystyczną, osoby uczą się po prostu ją uciszać i jakoś w sobie tłamsić. No i jakby jako opozycję do tego podaje też no właśnie jakieś... Przykłady udzielania sobie wsparcia przez kobiety na uczelniach, które miałyby, to, które miałyby być jakby alternatywnym sposobem radzenia sobie z tymi sytuacjami. Tytuł tego cyklu rozmów i ilustrujących je obrazów brzmiał Pokój dla nas obu. Jest to nawiązanie do um, słynnego eseju Virginia Woolf, który był zatytułowany Własny Pokój. E, ważny tekst feministyczny, który dotyczył tego, że kobieta, żeby e, e, pisarka, szerzej artystka, e, żeby się. E, e, żeby móc sobie pozwolić na wolność musi dysponować tym własnym pokojem w rozszerzeniu własnym zarobkiem własnym dochodem więc martina proponuje żeby wyjść z tych ram i żeby że tych pokoi sugeruje jest zawsze zbyt mało E, że zawsze musimy rywalizować ze sobą nawzajem o tą przestrzeń. E, więc ona proponuje, żeby właśnie wzajemne wsparcie e, kobiet, jako taką strategię, a, w której, e, w której e, mogłyby się tą przestrzenią dzielić. I też e, zostawiam Wam e, te Ziny z rozmowami Martiny Smutnej, e, które przetłumaczyliśmy. Na język polski na potrzeby tej wystawy. Tutaj widzicie właśnie kilka widoków e, przedstawiających te małe obrazy, będące ilustracjami do każdej z tych rozmów. E, to jest dosyć wczesny projekt Martini. Ona e, dzisiaj nie jest na przykład bardzo zadowolona artystycznie już z tych obrazów, które wtedy powstały. Natomiast zdecydowałyśmy się je pokazać też w towarzystwie nowszych prac, jako właśnie e, m, pokazanie tej jej drogi. I wydaje mi się, że też e, ważnej rzeczy, e, którą jest zauważenie, jak w przypadku takich prac opartych na e, badaniach artystycznych dużo czasu zajmuje e, od momentu zebrania materiału, zresearchowania tematu przerobienie go na jakąś formę artystyczną, którą, która nie jest już tylko prezentacją w której jakby to wszystko udało się przepracować i, i znaleźć właśnie jakąś, jaką, jakąś formę ekspresji. Dlatego, tak jak Wam mówiłam, ten projekt Little Warsaw powstawał dekadę. To między zbieraniem tych materiałów a znalezieniem jakby odpowiedniej formy artystycznej, która będzie tą historię opowiadała, ale była sztuką, a nie właśnie prezentacją danych zdobytych musiało minąć bardzo dużo czasu. No i podobnie jak patrzę na te e, nowsze prace Martyny, które tutaj prezentujemy, one bardzo dużo zawierają z tych kolektywnych doświadczeń, w które ona się e, wsłuchuje, z tych historii e, artystek, e, które e, poznaje, które jakby dzięki temu, że tyle czasu poświęciła na tą pracę, e, um, udaje jej się zawrzeć też e, właśnie w tych jej indywidualnych e, nowych pracach, bo tutaj widzicie i właśnie ten Motyw wzajemnego wspierania się, ale też głównym tematem tych obrazów jest po prostu to poczucie wyczerpania, które wynika z takiego przymusu ciągłego rywalizowania ze sobą. To, co ona pisze na początku w tekście otwierającym ten zin, to jest to, że to czego jej, ją nauczyło. 10 lat y, studiowania czy przechodzenia przez różne formy edukacji artystycznej w Czechach, to jest konieczność ciągłego porównywania siebie z innymi. I y, y, to jest jak jakaś taka główna y, też i y, 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 główny zarzut do tego systemu edukacji artystycznej, który y, sprawia, y, że, y, że cały czas musimy ze sobą rywalizować, że studenci i studentki są zmuszani do tego, żeby porównywać się do innych. Zresztą jakby to się nie różni od sytuacji, którą później, z którą później mierzą się już w, funkcjonując w polu sztuki jako artyści i artystki po studiach. Więc jakby nie jest to przypadkiem, że ten telefon z otwartym Facebookiem prawdopodobnie jest na pierwszym planie. Tego obrazu, rzucając właśnie to takie blade, trupie męczące światło na, na twarz tej zmęczonej postaci. To wyczerpanie, które też widzimy na tym obrazie, mi się bardzo jakby jest, jest dla mnie bardzo takim momentem, z którym, chociaż nie jestem artystką, jestem w stanie się, w, jako osoba pracująca w polu sztuki, utożsamić takiego wyczerpania wynikającego z nadprodukcji z właśnie konieczności ciągłego walczenia o widoczność, ciągłego e, rywalizowania z innymi osobami, które też w tym e, polu e, się znajdują. Więc to jest to, na co e, Martina e, zwracała uwagę i e, już e, przechodząc do ostatniej pracy, o której chciałabym opowiedzieć e, w ramach tej pierwszej części. E, wystawy. To jest działanie, które zapewne wielu z Was może pamiętać, bo e, odbywające się na Akademii e, Sztuk Pięknych w Warszawie. Y, y, wystawa przygotowana przez studentki, studentów e, ASP w Warszawie, zatytułowana Dekadencja Sklepik z Pamiątkami, która e, Kuratorowana przez Ole Rusinek i Agatę Grabowską, a osoby wtedy studenckie realizujące ten projekt w ramach pracowni prowadzonej przez, w ramach zajęć z kuratorstwa prowadzonych przez Dawida Redziszewskiego, postanowiły zabrać głos w konflikcie wtedy odgrywającym się na uczelni wokół klubu Eufemia. Klub Eufemia był. ASP, działający na terenie ASP w Warszawie był takim miejscem, z którym społeczność studencka się identyfikowała, które organizowało wiele alternatywnych wydarzeń, którym był ważnym miejscem jakby prowadzenia życia społecznego, ale też jakichś alternatywnych działań artystycznych dla akademii. Rektor uczelni Adam Myjak podjął decyzję o zamknięciu Eufemii i w tym miejscu otworzeniu klubu, w tym miejscu otworzeniu właśnie sklepiku z pamiątkami, drogiej restauracji i sklepiku, w którym studenci mogliby sprzedawać swoje... Wytwory, swoje prace, takiego showroomu, w którym prezentowałoby się to, co powstaje na uczelni, gdzie można by to było nabywać. No i ta to to, to, to jego propozycja spotkała się z bardzo dużym oporem zarówno środowiska artystycznego Warszawy, jak i, jak i samej społeczności studenckiej, czy przede wszystkim społeczności studenckiej, która no, nie została wysłuchana w ramach tego konfliktu, bo jak wiemy, cała sprawa tak się zakończyła, że eufemii dzisiaj na uczelni już nie ma. Natomiast jedną z odpowiedzi właśnie na tą decyzję była wystawa studentów i studentek, którzy właśnie tak jakby w ramach tej wystawy stworzyli ten proponowany przez uczelnię w miejscu MFMI sklepik z pamiątkami. W tym sklepiku znalazły się rzeźby, rzeźby studentów i studentek, które wszystkie odnosiły się do do takiej pracy, która pojawia się w różnych miastach Polski, pracy autorstwa rektora Adama Myjaka, o której mówiono właśnie, czy nazywano ją Aniołem, aniołem Biznesu. To są takie z brązu rzeźby, które znajdują się przed różnymi centrami handlowymi sieci dekada w różnych miastach w całym kraju. No więc studenci i studentki jakby w takich małych e, formach postanowili e, nawiązać e, do tej e, rzeźby e, rektora, e, z różnych materiałów widzimy tutaj plasteliny i e, chrupki e, i inne e, e, materiały, z których wykonali właśnie takie e, rzeźby które z jednej strony nawiązują do tego, o czym już mówiliśmy, czyli do jakby takiego systemu nauczania w uczelni, którym się kopiuje styl czy pracę prowadzącego pracownię, no ale z drugiej strony oczywiście są krytyką tego, tej komercjalizacji czy tego nastawienia na, na właśnie produkowanie dzieł sztuki rozumianych jako... Jako produkty, które można wystawić i sprzedać. Tutaj bezpośrednio interweniując w ten konflikt, który wtedy się rozgrywał na uczelni, no ale z drugiej strony też oczywiście krytykując tę postawę artystyczną Adama Myaka, który. Od lat 90., bardzo intensywnie, w takim bardzo komercyjnym wydaniu i z biznesem współpracował. No i te wszystkie działania, prace, które wymieniłam do tej pory, były właśnie takimi pracami, w których artyści i artystki mierzyli się z tymi głównymi problemami, jakie dzisiaj funkcjonują na uczelniach artystycznych w regionie, od tych hierarchicznych struktur, które jest tak trudno zmienić przez właśnie te patriarchalne, przez te patriarchalne sposoby prowadzenia pracowni, po właśnie już tą transformacyjną komercjalizację, której przykładem było, był właśnie sklepik z pamiątkami, praca też ważna dla nas do pokazania z innego powodu, bo pokazywała jak. co w ogóle dzieje się z takimi pracami studenckimi, minęło trochę czasu, odkąd sklepik z pamiątkami powstał, i te prace leżały gdzieś przez kilka lat w. Szafie jednej z kuratorek z takim dosyć niepewnym statusem, bo nie wiadomo, czy to była kolektywna praca, czy to była. Czy to były osobne prace tych osób, czy one w ogóle mogłyby funkcjonować niezależnie? Nikt nimi się też jakoś nie zajmował od tego czasu, ale wydawało się to też ciekawe pod tym względem, jak w ogóle traktujemy prace studenckie. Bardzo często właśnie w ogóle samo określenie prace studenckie jest interesujące jako coś takiego trochę gorszego, jako coś takiego trochę bardziej PR wystawy studenckie. Taka studencka praca. Taka słabsza, taka niedojrzała jeszcze. To też to jest też język, który ustawia nam jakoś tę hierarchię, w której studenci nie są partnerami ostatecznie w tej rozmowie, tylko kimś kto cały czas pretenduje do jakiegoś statusu już dojrzałego, gotowego artysty. No i z drugiej strony tej wystawy postanowiliśmy pokazać w związku z tymi e, wszystkimi bardzo męczącymi problemami, o których mówiliśmy w pierwszej e, części wystawy e, działania e, kolektywów artystycznych, które, a, które zrezygnowały z właśnie e, próby odnalezienia się w ramach struktur e, akademickich, uniwersyteckich i e, i e, proponują, e, próbują wypracować e, metody, mm, które e, metody, e, alternatywne metody edukacyjne e, w polu sztuki, e, które, e, mm, które byłyby e, inne, bardziej równościowe. Mm bardziej kolektywne, bardziej niehierarchiczne. E, oparte na e, innych wartościach, tą część wystawy m, symbolicznie otwierała też e, diorama e, Alicji Pakosz, przedstawiająca e, właśnie ten gest e, zgłaszania się do odpowiedzi, a w kontekście tej wystawy, no, e, wracająca do tego pytania, o hierarchię, o to, kto ma głos, kto ma prawo udzielać głosu, komu ten głos się należy. Praca przedstawia taką dłoń na pustyni, która zgłasza się, by zapytać nauczyciela o pozwolenie na wyjście do toalety, ale nie doczekała się odpowiedzi na, nie, nie, nie doczekała się udzielenia głosu, dopuszczenia do głosu, w związku z tym popuściła pod siebie i jak widzimy, na tej rzeźbie stoi we własnym moczu jak pustynny pomnik niedoczekania się, i taki jest właśnie tytuł tej pracy. To jest pomnik niedoczekania się. Natomiast artyści i artystki biorący udział w tej części wystawy postanowili nie czekać na dopuszczenie do głosu i działać niezależnie. Bez niego. Ja szukając takich grup, nie miałam takiego założenia, żeby, żeby znaleźć osoby z różnych grup dyskryminowanych. Czy to nie było moim w ogóle celem, ale okazało się, że te, szukałam po prostu. Kolektywów artystycznych, które by proponowały interesujące działania edukacyjne. Okazało się, że takie znalazłam, ponieważ po prostu te osoby, prawdopodobnie, którym trudno było odnaleźć się w tym oficjalnym systemie, najczęściej takie alternatywne działania proponowały. Więc była to grupa Nowolipie. Grupa istniejąca już um, prawie 30 lat, która powstała, jak zapewne jest Wam znana historia y, grupy Nowolipie, także y, y, tylko y, szybko y, y, przypominając, grupa powstała y, pierwotnie jako grupa terapeutyczna. Która miała po prostu osób z chorujących na stwardnienie rozsiane, które na takich zajęciach z ceramiki miały po prostu ćwiczyć palce, ruch, zajmować się sztuką w ramach terapii, więc te zajęcia polegały na lepieniu różnego rodzaju garnuszków i takich, rzeczy, takich typowych rzeczy, jakie na warsztatach z ceramiki często dla dzieci się robi. Prowadzącym tą grupę został Paweł Althammer, te zajęcia, wtedy bardzo młody absolwent rzeźby, który zaproponował im dosyć szybko, będąc chyba też osobiście znudzonym prowadzeniem zajęć z tych karnoszków, żeby zaczęli po prostu robić razem sztukę. No i e, od tych 28 lat grupa Nowolipie się spotyka raz w tygodniu e, cały czas na Nowolipie w Warszawie, chociaż e, jej skład e, się zmienia. E, I te osoby e, m, przestały e, lepić e, właśnie naczynia, a zaczęły re, robić wspólnie prace artystyczne. E, I to są prace, które e, powstają e, kolektywnie, m, także ta m, Kategoria autorstwa jest w jakiś sposób zniesiona, którą, która jest tak problematyczna i która no, też powoduje te często te problemy związane z rywalizacją, o których mówiliśmy na uczelniach, tutaj ja pokazuję zdjęcia z warsztatów, które odbyły się w, właśnie w Arsenale w ramach tej wystawy, bo zależało nam na tym nie tylko, żeby zaprezentować te kolektywy, one były zaprezentowane na wystawie w, podstawie, w postaci prac czy rzeźb czy też filmów opowiadających o ich procesach, ale chcieliśmy też, żeby w tej części wystawy rozumieć tę część wystawy jako też proces, który dzieje się w jej trakcie. Więc każdy z kolektywów przyjeżdżał aktywować swoją część wystawy, spotykać się z publicznością i implementować po prostu te strategie które, które proponują. No i w przypadku Nowolipia jest kilka takich rzeczy, które możemy porównać właśnie do, do tego, zestawić z tymi praktykami tradycyjnymi, które się, odbywa, które się, się praktykuje na uczelniach artystycznych. Z jednej strony oni właśnie bardzo podkreślają to, jak ważne jest dla nich, żeby nie oceniać efektów tego swojego działania artystycznego. I jak się pogląda te wywiady z nimi i poczyta z poszczególnymi członkami grupy, to bardzo wiele z tych osób właśnie o tym mówi, że bardzo dużo czasu im zajęło nauczenie się tego, żeby nie oceniać tego, co powstało, żeby w ogóle nie koncentrować się na tym efekcie pracy a koncentrować się na tym procesie, który im sprawia przyjemność. E, I to jest jedno takie bardzo duże przesunięcie, że, e, e, że to, co jest dla nich ważne, to jest właśnie funkcjonowanie w grupie i relacje, które między nimi powstają. I te prace, które powstają ostatecznie, też, ponieważ są to prace kolektywne, ale w których każdy z nich ma jakby swoje miejsce, też odzwierciedlają relacje, które w tej grupie funkcjonują, które w tej grupie powstają. No, i właśnie, żeby czerpać radość z tworzenia, z tego procesu. Oni mówią właśnie o uskrzydleniu, jako tym, jako tym uczuciu, które im to daje, a nie koncentrować się na tych obiektach czy efektach, które, które po, tym, po tym procesie pozostają. To jest też bardzo piękne, jak mówią o tym, że, właśnie, że nie tworzą już w celach terapeutycznych, ale właśnie dla samego tworzenia, że to tworzenie stało się wartością i ten proces, w którym uczestniczą, o tym, że oczywiście właśnie najważniejszy jest kontakt i relacje. Z ludźmi to wzajemne wspieranie się, wyjazdy plenerowe, bo jak wiemy, no, Grupa Nowolipie stała się jakby funkcjonującym w polu sztuki e, tworem i jest wystawiana na, e, różnych, e, w różnych instytucjach, też na całym świecie. I te prace od czasu do czasu się sprzedają. I sprzedają się e, dosyć dobrze. Otóż e, to jest też bardzo. E, takie y, przyjemne spojrzeć na to, jak oni też co nie robią wtedy z y, tym y, zyskiem z, tych, y, y, z sprzedaży tych prac, no, bo ta grupa właśnie osób y, chorych na stwardnienie rozsiane to są też osoby, poruszające utru, y, które, które poruszają się często na wózkach albo w oparciu o kulę, y, wyjeżdżają po prostu na wspólne wakacje. I jakby mieli takie wycieczki do bardzo różnych miejsc, gdzie na tych, te, te, te prace wideo dokumentujące, te plenery też to pokazują, jak no właśnie takie osoby miały możliwość... E, chociażby e, wykąpać się w morzu, co wymaga jakiejś dużej infrastruktury dla osoby e, poruszającej się e, na wózku. Więc jakby to wszystko te, służy gdzieś tam też e, budowaniu tej ich e, y, społeczności. Ta praca e, też łączy się trochę z tym, o czym mówiłam w przypadku e, Lady na, e, Konecznej. Bo, tak jak tam mówiliśmy o tym, że najczęściej właśnie na uczelniach się uczy przedstawiania tych wyidealizowanych ciał, tak tutaj mamy grupę składającą się właśnie z osób, których ciała nie są normatywne. I tak jak w pracowniach rzeźby w ogóle często uczy się pracy z takimi materiałami bardzo pracy z rzeźbą wielkoskalową, z takimi materiałami też e, traktowanymi jako poważniejsze, to też ta ceremnika trochę jest taką, e, taką dziedziną traktowaną często mniej e, poważnie, w której, w której oni się e, dobrze czują. Wiem, że e, już mówię długo. E, hmm? Więc szybko powiem jeszcze o pozostałych kolektywach, które wzięły udział w tej części e, wystawy. Z Czech był to kolektyw e, Mothers Art Lovers. Grupa, e, która powstała mm, e, e, w pierwotnie jako taka grupa wsparcia e, artystek. E, wizualnych teoretyczek, kuratorek, aktywistek, które jednocześnie są matkami, e, które e, odpowiadały na e, problem mm, e, trudności, z jakimi matki spotykają się, e, próbując robić karierę, czy w ogóle funkcjonując e, w polu sztuki. E, i adresowały głównie właśnie tę instytucjonalną e, stronę tego problemu, zwracając się do instytucji sztuki, do akademii, e, mm, ale e, jako grupa e, wsparcia e, pierwotnie po prostu e, zawiązały się po to, żeby, się, żeby wzajemnie wspierać się w tym, żeby dalej tworzyć, bo bardzo wiele e, kobiet, które... Są artystkami, które zostają matkami, po prostu przestaje mieć tę możliwość. Więc to była taka grupa wsparcia, w której pokazywały sobie swoje prace, w której rozmawiały o swojej sztuce, w której tworzyły po prostu taką społeczność, w której miały przestrzeń na to, żeby się utwierdzać w tym i dalej coś robić w tym kierunku. Natomiast wydarzyło się tak, że one w, na przestrzeni ostatnich lat stały się jakby dużym fenomenem w czeskim polu sztuki. Zaczęły być zapraszane do różnych instytucji, zaczęły być bardziej widoczne i dzisiaj na Akademii Sztuk Pięknych na AW w Pradze, w Pradze Darina Alster i Katia Oliwowa z tego kolektywu prowadzą Właśnie pracownie na Akademii Sztuk Pięknych. Jednym z efektów też tej dyskusji toczącej się w czeskim polu sztuki jest to, że na Akademii powstało przedszkole, które funkcjonuje tam już w stałym trybie, z którego mogą korzystać studentki i wykładowczynie. E, także jest to jakiś też taki przykład e, przeniesienia tych pozainstytucjonalnych e, praktyk, działań, e, które e, jak, jakiś wywołały realny skutek w samej e, instytucji, e, nieczęsty. E, tutaj jest dokumentacja działania e, Kaci Oliwowej e, w ramach e, wystawy, która prowadziła e, wykład e, performatywny zatytułowany. Radical Body Positivity i prowadziła go, jak widzicie, nago. Na wystawie prezentowane było archiwum różnego rodzaju takich działań i spotkań prowadzonych przez Mothers Art Lovers. One zazwyczaj, kiedy zapraszane są do... Instytucji sztuki to właśnie starają się stworzyć taką przestrzeń przyjazną, w której będzie można się spotykać, w której one przebywają, w której spotykają się z publicznością, taką przestrzeń właśnie wspólnej rozmowy. Pokazywaliśmy też wideo z ich performansu pod Galerią Rudolfinum, w której wygłosiły właśnie manifest tego kolektywu. Kolejnym kolektywem, który brał udział w wystawie był kolektyw białoruski kolektyw problem, który koncentruje się na takich działaniach tematach bardzo politycznych politycznego oporu, strajków kolektyw problem... No z oczywistych powodów w Białorusi e, tego typu działania artystyczne nie, e, nie mają miejsca na e, oficjalnych e, e, uczelniach. E, oni e, zawiązali się w ramach e, czy m, przy okazji festiwalu e, Work Hard Play Hard, który odbywał się w Mińsku e, przez kilka lat i proponują taką metodę wspólnego czytania, która jest oparta o, o metody kolektywnego czytania historyczne, które były w latach 30., w tych wczesnym etapie, na tym wczesnym etapie sowieckim w Białorusi proponowane robotnikom i grupom robotniczym to były takie grupy czytelnicze właśnie dla robotników które opierały się na różnych alternatywnych i wspólnotowych sposobach czytania gdzie jeden tekst czyta wiele osób, czyta go na różne sposoby, poddając to, co jest czytane w refleksji, przerywając pytaniami zadawanymi przez różne osoby w grupie kolejnym grupom. Także ten proces czytania, który jest zazwyczaj takim jednak bardzo intymnym procesem, się tutaj ukolektywnia, prezentując też jakąś taką... Gamę czy potencjał tego kolektywnego odbioru i wspólnego przeżywania jednego tekstu. Ten, na, na wystawie w Arsenale prezentowaliśmy też tablice informacyjne nawiązujące do takich właśnie tablic ciągle znajdujących się w instytucjach publicznych, które miały swoje um, konkretne uzasadnienia, o których też, jeżeli będziecie zainteresowani mm, przeczytaniem o tym więcej, to znajdziecie te informacje na tej e, stronie internetowej. One też e, były, e, są zaprojektowane w taki sposób, żeby być interaktywne, także wszystkie te materiały były używane podczas tego, są wyciągane z e, tych tablic i używane podczas tych e, kolektywnych spotkań. Więc oni też nie, kol, e, też dla nich jest to ważne, że to dzieło sztuki jest po prostu też narzędziem do przeprowadzenia tego tego spotkania i tego wspólnego procesu, który tutaj dział się w ramach wystawy i który też dzieje się w innych miejscach, w których oni wspólnie działają. I ostatnią grupą, która w ramach tej wystawy była prezentowana i pojawiła się w arsenale. Jest kolektyw KEM, którego myślę, że też nie muszę przedstawiać Queerowy Feministyczny Kolektyw Warszawski. E, który e, przeprowadził takie e, działanie e, również opierające się na e, wspólnym e, czytaniu, połączonym z różnymi choreograficznymi e, m, praktykami, e, bardzo podkreślając też e, rolę z kolei przyjemności e, w procesie e, wspólnego e, uczenia się. E, Mm, tutaj widzicie dokumentację z tego wydarzenia. No to jest jakby też kolejna grupa, które, dla której e, obiekty nie są tym ostatecznym celem, e, czy w ogóle celem, e, e, ani praktyką twórczą, ale właśnie ten proces. Tutaj widzicie swojego kolejnego dzisiejszego prelegenta. Mm. ale właśnie ten e, wspólny proces. Więc jakby w tym wypadku to wspólne czytanie zakończyło się właśnie taneczną, e, taneczną imprezą w Galerii Arsenał. E, I tak jak mówiłam, e, e, okazało się, że właśnie te wszystkie zaproszone grupy e, prezentujące e, jakieś alternatywne wobec funkcjonujących w akademiach, próbujące wypracować alternatywne metody edukacyjne też reprezentowały właśnie różne grupy często niedoreprezentowane w tym oficjalnym systemie edukacji więc mamy polski, warszawski, queerowy kolektyw, e, białoruską grupę e, koncentrującą się na takich bardzo politycznych działaniach, które się w ramach oficjalnego systemu edukacji e, odbywać nie mogą. Grupę osób e, 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 chorych na stwardnienie odsianych, e, osób właśnie e, też... E, a, mm o nienormatywnych ciałach, których funkcjonowanie ciągle w instytucjach publicznych w Polsce jest, myślę, bardzo utrudnione. I, i, I Collective Mothers Art Lovers, założony przez kobiety matki właśnie z tego konkretnego, artystki matki z tego konkretnego powodu, że, że musiały wspierać się wzajemnie w ułatwianiu sobie. Funkcjonowania w polu sztuki, które dla kobiet matek jest utrudnione. Skończyła. Dobrze. Dzięki Ci, Katarzyno, za obszerne zarysowanie tematyki wystawy, ale też problematyki związanej z akademiami. Jeśli ktoś z Państwa chciałby już zadać pytanie, to jest zap. Jesteście zaproszone i zaproszony, zaproszeni, a jako że mamy trochę mniej czasu. Tak, tylko do, warunek to mówienie do mikrofonu. Mam, daję Wam szansę, żebyście jeszcze trochę pomyśleli. A ja, no tak, zastanawiałam się, bo to co jakby wspomniałeś o tym akcji Sklepik z, z pamiątkami, ja też ją świetnie pamiętam, bo miałam szczęście ją widzieć w tej oryginalnej odsłonie, ale też tam tą taką kwestią, która była najbardziej poruszająca, była kwestia etosu takiego rozdźwięku pomiędzy tym, Wizją sztuki, jaką promował rektor Mejak, a tym, co on realnie robił. Czyli, no nie wiem, mówił o sztuce jako czymś takim niezwykle górnolotnym, takim jakby służącym większym ideom, a sam no, nie wiem, pracę dla sieci supermarketów. I na nawiązaniu do tego myślę, że takim ciekawym pytaniem jest o to, jakiej sztuki, jak powinna uczyć akademia. Jak przygotować studentów, czego ich uczyć, studentki, studentów, osoby studenckie. No bo mamy na przykład takie programy jak artysta zawodowiec, czyli działanie już teraz zapomniemy jakiego to banku, no ale w każdym razie takie przygotowujące ar młodych artystów i artystki do życia, nauka tworzenia portfolio, yy, nauka tego, jakie są instytucje, jakie są galerie, jak rozmawiać z galerzystami yy, i tak dalej. A, i, I też słyszałam taki głos krytyki tego programu, w sensie, że to nie jest to, czego yy, młodzi i młode adeptki sztuki realnie powinny się uczyć, że, że na przykład akademie powinny dawać im coś innego. I jestem ciekawa, jak na przykład, jaki jest Twój punkt widzenia, też po tym doświadczeniu na akademii, y, y, na Uniwersytecie w Poznaniu, y, jak to y, nauczanie wygląda w takim kontekście ideologicznym, powiedzmy, sztuki. Mam Ym... nadzieję, że się wyraziłam jasno. <gry> ja nie jestem pewna, czy ktoś jakby sobie tak bardzo świadomie to pytanie zadaje, chociaż faktycznie wydaje mi się i to też jest coś takiego, o czym ja zapominam w trakcie pracy że to jest jednak dominujący sposób myślenia chyba ciągle o edukacji artystycznej, ciągle jakby myśląc o tym, co powinny robić uczelnie, to najczęściej odpowiadamy sobie na to w taki sposób, że no właśnie studentów trzeba nauczyć. Jak robić portfolio, jak, no to życia. jak działają galerie komercyjne, żeby jak wiedzieli, jak podpisywać umowy, jak zaprezentować te prace, jak to powinno wyglądać. Gdzie, gdzie to jest też pytanie, które też przecież zadaje się w tej dyskusji w ogóle o roli uniwersytetu, nie tylko artystycznego. Czy rolą uniwersytetu jest przygotowanie do zawodu? Czy rolą Uniwersytetu jest y, tworzenie, wytwarzanie wiedzy, y, y, tworzenie postaw krytycznych wobec y, świata, w którym funkcjonujemy, y, jakaś, jakiś proces, w którym wspólnie się y, nad tym światem y, zastanawiamy i y, w którym uczymy się jakoś y, twórczo y, myśleć i y, odważnie wobec tego świata, w którym y, żyjemy y, działać. Y, nie jestem pewna, jakie było twoje pytanie, Karolina, ale... Nie, 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 stwierdzenie może, czy mi chodziło o to, jak, czego akademie powinny uczyć, czy właśnie takiego praktycznego podejścia, żeby się później odnaleźć na rynku pracy. Tym na przykład chlubi się Akademia Sztuki w Szczecinie. Kiedyś zrobiłam z nimi obszerną rozmowę. I to był główny taki powtarzające się hasło, że my przygotowujemy do tego, co nastąpi później, że nasi absolwenci odnajdą się na rynku sztuki, odnajdą się w obiegu sztuki albo znajdą sobie świetną pracę w korporacji, bo też przygotowujemy ludzi do takich, dajemy im narzędzia, które będą no, mogli je wykorzystywać na różne sposoby. No, a nie pojawiło się na przykład hasło o tym, czy mają uczyć my, o, myślenie o sztuce jako takiej? Mi się to wydaje oczywiście mało interesującym podejściem, ale ja też nie starałam się znaleźć odpowiedzi na pytanie, czego powinny uczyć akademie. Tylko w ogóle, jakby samo sformułowanie tego pytania, czego powinniśmy uczyć, wydaje mi się już problematyczne, bo już ustawia tą hierarchię, że jakby przychodzi ktoś, kto będzie uczony przez kogoś, kto już wie, jak jest tego, jak ma być. A chodzi o to, że jesteśmy w jakiejś społeczności współtworzącej te instytucje, w której możemy uczyć się wszyscy od siebie nawzajem w jakimś procesie i razem jakąś wiedzę wytwarzać. Dokładnie to samo chciałem powiedzieć, trochę w innych słowach ująć, że sam problem w ogóle ze słowem uczenie. Wolałbym, żeby to był rodzaj transferu doświadczeń czy wspólnego, kolektywnego projektowania oczekiwań, ale odkryłem pewną rzecz, że właśnie jakby te oczekiwania są bardzo różne, to znaczy znajdziemy studentów z oczekiwaniami pragmatycznymi albo takimi bardziej utopijnymi, uduchowionymi. Mało tego, one też się zmieniają w trakcie, z roku na rok. Zależy od różnych czynników zewnętrznych, kompozycji osób, które tworzą dany rocznik, i tak dalej. Ale to, przypominam sobie to jest od razu też pytanie do pozostałych osób. Ile, ilu, ilu studentów korzysta z czegoś, co mamy od 25 lat w naszym programie, czyli indywidualnego programu studiów? Niewielu nawet wie o tym. To fenomenalna okazja, z której naprawdę niewielu studentów korzystało już za moich czasów, kiedy studiowałem pod koniec lat 90. A program polegał na tym, że można było 50% zajęć pracowni, tak zwanych niewygodnych, czy tych, które nas nie stymulowały albo nie spełniały nasze oczekiwania, wywalić i w to miejsce włożyć coś, co nas po prostu interesowało, intrygowało. Co roku decydowało się tak naprawdę dwóch, trzech studentów na, na zaprojektowanie, zaprogramowanie sobie właśnie takiego sylabusa, autorskiego sylabusa studiów. I to jest jakby ciekawe, że tak mało osób, mało studentów, studentek decyduje się na to. Z jakiego powodu? To znaczy dlaczego nie chcą, dlaczego jakby wolą też pozostać w takim utartym systemie, bezpiecznym systemie? E, właśnie jednak nauczania i e, e, kontynuum jak, jakby ten, ten, ten etos e, akademizmu dalej. Prawda? Ja na przykład korzystałam właśnie z tej możliwości e, natomiast e, też e, Biorąc pod uwagę to, jakie też miałam doświadczenia właśnie w trakcie tego studiów, to właśnie też y, moje odczucie były takie, że on jest y, też pod wieloma względami problematyczny, dlatego że jak na przykład załóżmy y, ja się właśnie wywodzę, wywodziłam z tego Wydziału Malarstwa, to tak naprawdę zawsze po prostu byłam y, zaledwie gościem w tych innych pracowniach, co jakby też w ogóle bardzo y, się przekładało po prostu na to, że tam jest ustalona właśnie jakaś tam hierarchia i zawsze byłam tą osobą z zewnątrz. I jakby jesteśmy po prostu też inaczej traktowani, to jest jedna kwestia. Druga jest taka, że jednak też jest taka po prostu konkretna rama, od której jakby się nie da uciec i na przykład właśnie u nas to trzeba było na przykład mieć zajęcia z rysunku, że się nie da studiować malarstwa, nie mając tych zajęć z rysunku, przy czym jakby też ta oferta tych zajęć rysunkowych była raczej taka mocno klasyczna i jakby tutaj na przykład już to tego nie obejmowało inna kwestia jest taka że nikt w zasadzie nam tego w ogóle nie przekazywał ja po prostu bardzo kombinowałam bardzo chciałam uciec od pewnych zajęć właśnie natomiast nie jest to przynajmniej takie było moje doświadczenie nie było to nam przekazywane jako taka możliwość z której możemy skorzystać no tak je, no tak można byłoby powiedzieć w sumie że nie, nie było to na pewno przekazywane przynajmniej Czyli powtórzę, czyli prawdopodobnie ta informacja jest skrywana, utajniana. <noise> ja na pierwszych zajęciach na przykład mówię o takiej, o takiej ofercie, że, że można. Mało tego, to nie muszą być zajęcia w, w naszej uczelni. Można korzystać z zajęć nawet na, nie, na uczelni, która jest w systemie Erasmusowym, prawda? I nadal, nadal jestem trochę właśnie rozczarowany tym, że co dwa lata może jedna osoba się na to decyduje. Nie chcę tego nazywać brakiem jakby pomysłów, czy, czy właśnie utemperowania jakiegoś nonkonformizmu w sobie, czy braku potrzeby, czy nie wiem, lenistwa nie, nie wiem, nie chcę tego do końca nazywać, ale, ale jest to niepokojące z drugiej strony. No ja muszę się odnieść do tego, co mówisz, Art. Tak, to jest łączone? Słuchajcie Tak. Tak, to ja się odniosę do tego, co mówiłeś, Arti, bo moim zdaniem jakby ta kwestia, czy ktoś się decyduje, czy nie na indywidualny tryb, no też jest strukturalna. Z tego, co wspomniała Katarzyna, nie jest to jakby... Na tyle jakby wolna, ty, taka opcja, która w praktyce daje ci dużą wolność, tylko raczej jakby gdzieś tam marginalizuje w, w społeczności. Ale to też jest taka kwestia, że nawet jeśli odrzucisz połowę tych przedmiotów, które cię nie interesują, to pytanie, czy ta akademia oferuje drugą połowę, która może to zapełnić? Nie? I w odniesieniu do y, wykładu Kasi, to, y, to raczej właśnie. No nie wiem, skupianie się na, na przykład na takiej kwestii, jak to, że no mamy to rozwiązanie w stylu indywidualny tok, możesz sobie sam zrobić studia, jeśli coś Ci się nie podoba, jest trochę wymigwaniem się od zastanowienia się nad strukturalnymi problemami, a tych strukturalnych problemów jest dużo, o nich wspominała Kasia, takich praktycznych, o których Katarzyna i Katarzyna też wspominała, jakby jak to w praktyce wygląda, może dlatego się ludzie na to nie decydują. No i ponadto, po prostu ty jako też osoba, która pracuje na uczelni, ja nie lubię strasznie czegoś takiego, kiedy wykładowcy zrzucają odpowiedzialność na studentów i mówią, że się dziwią, że studenci nie robią tego lub tego lub tego. Że, to, że jak ty studiowałeś, to my mieliśmy więcej jakby otwartości, ciekawości i tak dalej, bo to znowu jakby jest odchodzenie od tego jakby odpatrzenia na szersze problemy i jakieś rozwiązania, które należałoby długofalowo i strukturalnie wprowadzać, a nie w jakiś sposób zrzucanie odpowiedzialności, tak, na osoby, które jakby tej sprawczości za bardzo nie mają. To nie jest zrzucanie odpowiedzialności. Ja tylko zadaję sobie pytanie, dlaczego? Powiedziałem, że również za moich czasów tylko dwie osoby się na to zdecydowały. To jest to, to, to pierwsze sprostowanie. Drugie, drugie dotyczy po prostu tylko zadawania sobie jakby pytań, dlaczego nie korzystamy z tych możliwości, wszyscy, jako struktura, jako pedagodzy jako studenci, studentki, społeczność akademicka. Tylko tyle. To nie jest zarzut. To jest tylko pytanie dlaczego. Bo są sposoby, realne sposoby na to, żeby wpływać na te zmiany. Teraz nie wiem, bo, bo zaczął się to robić ping-pong między nami troszeczkę, ale obawiam się, że, że ja będę w, po tej samej osi. Wrzucę, bo z jednej strony muszę się przyznać, że takie pastwienie się nad akademią czy nad jej brakiem zwinności jest takim ulubionym sportem moim i to jest bardzo fajne, to jest takie wernakularne, jest bardzo miło, to się rozlewa na wieczory długie i to, to jest <grym troszeczkę <grym jak oglądanie of w internet na takim zjeździe. Już w późnym wieczorem do, do tego pastwienia należą po prostu takie nieśmiertelne kawałki, jak odkrycie, że w 100 lat po wystawieniu Pisłara y, mamy y, prawdopodobnie ponad połowę kadry, która się nie może z tym pogodzić i która uważa to za awangardowe. Y, to, co pani mówiła na przykład y, i co jest, y, jak to powiem, to po prostu nikt mi nie jest w stanie powiedzieć, że to nie jest fakt, jest łatwiej pójść, y, po, pojechać na semestr. Do Barcelony i wrócić z punktami ECTS uzbieranymi tam, niż pojechać na semestr dwie przecznice dalej w tej samej instytucji i tak dalej. Te, te przykłady takiej, takiego braku zwinności można ustawić na osi czasu. I skoro mówiłaś o, o yy, wydziałach intermediów, pierwszy powstał w 1968 roku w yy, Iowa. Chyba, y, 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 stworzył go Hans Breder i de facto nazwa in, Intermedia wybrzmiewała jeszcze wtedy y, jakby tak in the wild. To, ta, ta nazwa, wtedy byli ludzie żywi, prawdziwi, którzy mówili o sobie, że robią sztukę intermedialną. Można powiedzieć, że to opóźnienie było minimalne, tak. Y, później te wydziały zaczęły się pojawiać w różnych miejscach, na świecie z różnymi stopniami opóźnienia, aż wreszcie, tak jak mówisz, pojawił się we wczesnych latach 90. w Budapeszcie. Uwaga, i tutaj przechodzę do tego, bo chciałem, żeby się ewentualnie odniosła do takiego pesymizmu, który chyba będzie wybrzmiewał. Uwaga z inicjatywy i pod presją studentów. Żeby miało miejsce coś na, w rodzaju przyjęcia władzy, musi istnieć realna presja. Tymczasem wydział intermediów u nas powstał już ponad pół wieku po tym, kiedy w ogóle istnieli jacyś artyści w świecie sztuki, którzy się identyfikowali jako intermedialni i powstał na zasadzie rewolucji kilku dziadów, mówię o nas. Tak? Kiedy z, z tysiąca studentów, przepraszam, że tak mówię, postanowiono zrobić strajk okupacyjny tutaj na, na Matejki, żeby oprotestować ustawę 2.0, wiecie ile osób przyszło? Sześć. Sześć. I, więc więc żeby, żeby istniało przyjęcie władzy, musi istnieć presja, a, a ten czas nam umyka. My jesteśmy jak. W takiej w podobnej sytuacji, jak, jak jest fizyka, gdzie nie jesteś w stanie już przeprowadzić tego eksperymentu do współczesnej fizyki teoretycznej, bo nie masz tej energii, tak? I, i, I właściwie chciałbym po prostu, nie muszę dawać mikrofonu, bo, 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 bo masz, ale chciałbym cię zapytać, jak, jak widzisz takie zjawisko? Y, musi ktoś inny odnosić się do pewnej instytucji w trybie właścicielskim, żeby, żeby y, zmienić ten ktoś, ten, ten podmiot, liryczny, instytucjonalny, kolektywny, indywidualny. On, on nie może się pojawić w pięcioletniej fali wznoszących się i potem, i potem kończących studentów, prawdopodobnie, ale, ale czy on w ogóle próbuje, kto to, ma, kto to ma zrobić, jakimi siłami? W Niemczech jest coś takiego, było jak Marsz do Urzędów. Tak? To pozwoliło ideom na przykład zielonym przejść do polityki głównego nurtu. Jak to u nas mogłoby wyglądać praktycznie? Dzięki. Dwie rzeczy. Jedna rzecz to, że wydaje mi się, że, bo mówisz o tym, że było sześć osób tutaj, tak, na proteście przeciwko ustawie Gowina, tak? I, i, i ich pierwsze zadali. Zaprosiłem prawnika na rozmowę z nimi, który był po ich stronie, zawiało na chwilę Sorboną i zadali dwa pytania. Czy on im może napisać punkty i, i jakie konsekwencje mogą ich spotkać za to? I potem się spakowali i poszli. Chciałem też powiedzieć, że my jesteśmy nie tylko jedyną akademią, ale jedyną uczelnią chyba w Polsce, gdzie wszyscy pracownicy głosują na rektora. Od Kanclerki do y, sprzątaczki, od obecnego rektora do y, po prostu woźnego. Y, ale nie studenci student. Oraz 120 studentów. 120. tak mm -hmm. Jest ich tysiąc i coś. Y, jeżeli, byśmy, jeżeli by głosowali wszyscy, to właściwie byłyby wybory studenckie. Nie ma żadnej innej akademii, gdzie istnieją takie proporcje y, y, i żadnej innej akademii, gdzie istnieje taki wpływ y, pracowników. I, i studentów, ale to nie jest jedyny tak element. Ja nie widzę w ogóle tej presji. Skąd ma ta energia pochodzić? No tak, ja oczywiście nie znam dobrze wewnętrznej sytuacji tej uczelni, ale jak mówisz o tym, że tak niewiele osób przyszło na okupację i w obronie wolności czy autonomii tej uczelni, to wydaje mi się, że to jakby wracamy do, tego, do tej tezy, która była też postawiona na samym początku tego wykładu, czyli czy ta społeczność studencka utożsamia się z tą instytucją, w której zapewne... Panuje bardzo wiele problemów również, o których mówiliśmy i które pewnie jakby osoby będące tutaj są w stanie skazać na tyle, żeby jej bronić przed zapędami autorytarnej władzy. Bo oni muszą wierzyć w to, że ta instytucja jest w stanie odpowiadać na ich potrzeby i muszą w stanie jakby wierzyć w to, że, że muszą się z nią identyfikować w jakikolwiek sposób, żeby chcieć jej bronić przed y, teraz autorytarnym rządem. I to jest trudna sytuacja, w której są, wydaje mi się, w ogóle nie tylko y, y, uczelnie artystyczne, ale też na przykład instytucje sztuki, w których jakby chcielibyśmy y, jakichś zmian, ale niespecjalnie możemy teraz o te zmiany walczyć, bo musimy walczyć o status quo i zachowanie po prostu tych dyrektorów i tego, co mamy, żeby nam już nie zabrali ich całkiem. I y, 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 to jest, y, mam wrażenie, jakby jakaś taka analogiczna sytuacja. Walka o obronę status quo jest trochę mało y, motywująca. Dla ludzi, którzy ostatecznie chcieliby czegoś innego. To jest jakby jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy po tym, co mówiłeś. No, ale też jakby ja już o tym nie mówiłam, ale polecam Wam też przyjrzenie się temu na tej stronie, na której bazowałam. Są też przykłady takich inicjatyw studenckich, które w ostatnich latach funkcjonowały. Na e, uczelni e, poznańskiej. To jest właśnie Studio Without Master, e, który zresztą jakby Tomek pawłowski jarmojew e, współprowadził, który prowadzi następny e, wykład. Był jedną z osób, które e, tą inicjatywę e, zakładały i prowadziły na uczelni. I to była taka inicjatywa, która właśnie, e, której celem było przyglądanie się e, 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 różnego rodzaju. E, nadużyciom na uczelni, e, proponowanie rozwiązań strukturalnych. E, co jakby spotykało się z bardzo dużym oporem ze strony władz uczelni, absolutną odmową jakiegokolwiek, tak naprawdę, podjęcia wspólnej dyskusji o tym, co i jak mogłoby się zmienić. No ale całe to archiwum ich działań tutaj możecie też znaleźć, jeżeli jesteście tym zainteresowani. Drugą taką inicjatywą, która jest tutaj prezentowana, jest, Studio Without Master e, e, między dwoma e, uczelniami artystycznymi e, w Pradze, którym e, studenci i studentki też e, zajmowali się tym, jak chcieliby e, widzieć zmiany w e, uczelniach artystycznych. Więc są jakieś takie przykłady też tego, jak jakieś oddolne ruchy studenckie e, w ramach instytucji e, funkcjonowały. Jeszcze mam tylko taki komentarz odnośnie tych różnych problemów, które się pojawiają, czy na przykład dlaczego studenci nie wychodzą bronić akademii, czemu tak mało korzystają z indywidualnego toku. No, warto pamiętać, że my od samego początku naszej... Ścieżki edukacyjnej. Jesteśmy funkcjonujemy w takim systemie, który zaprzecza jakiejkolwiek aktywności i niezależności. Funkcjonujemy w nim od 7 do 18 roku życia i później ciężko nagle być. Aktywistą, który potrafi, ma konkretną wizję na siebie, jest niezależnym indywidualistą, który potrafi stworzyć swój własny plan zajęć. Ja, jak zaczynałam studia, w, też w Krakowie, studiowałam w ramach MISZ-u. Pierwszy rok był dla mnie potwornie trudny i czułam właśnie taką alienację bardzo dużą. Miałam poczucie, że. No, mogę korzystać z jakby bardzo różnych opcji edukacyjnych na uniwersytecie, ale jestem sama. Był tam jakiś mój rocznik, spotykaliśmy się na łacinie no i widywałam ich raz w tygodniu, no i to poczucie takiego osamotnienia było naprawdę duże. Plus, no, jeszcze tam. Tak naprawdę to jest dosyć duża też odpowiedzialność, stworzyć sobie samemu plan, szczególnie jak się dopiero zaczyna i jeszcze nie wiesz do końca, co no nie wiem, powinieneś zrobić w ramach jakichś minimów programowych i tak dalej, bo tam to było jednak minima, że owszem, możesz sobie robić wszystko, ale minima muszą być i było to pie piekielnie trudne. Ja się zastanawiałam, dlaczego to jest takie trudne dla mnie, skoro marzyłam o tym systemie. I dopiero po latach usłyszałam sobie, że no ciężko było po prostu przeskoczyć z jednego systemu, w którym wszystko jest ułożone. Dostaje plan na początek roku szkolnego i nie ma dyskusji. Jakby wszystko jest ułożone w Twoim życiu, tak naprawdę o niewielu rzeczach decydujesz, i nagle Bóg masz o wszystkim zadecydować. No jest to dosyć ciężkie. Także myślę, że to nasz system edukacji powszechnej jakby odpowiada za to, dlaczego tak trudno jest nam później no, na przykład funkcjonować w społeczeństwie obywatelskim. Myślę, że to, co Karolina powiedziała, to, to jest jedno, czego jesteśmy nauczeni, nauczone. Dwa, jeszcze się pojawia ta kwestia tego, czy jesteśmy nie wszyscy są ekstrawertykami i pójdą na protest to jest jakby kolejna rzecz. Ale myślę też, że nawet jeżeli sobie wybierzemy potencjalnie te pracownie, które. Nas interesują, to możemy dalej trafić na na, takich, na takie osoby prowadzące, które prowadzą, prowadzą zajęcia czy pracownie w sposób, który no dla nas jakby nie włącza nas, bo to jakby nie chodzi o to, co sobie wybierzemy, tylko chodzi o sposób nauczania i właśnie nie jakby tą pozycję, że ktoś nas naucza, tylko nas włącza do tego sposobu w ogóle myślenia o tym, co, o czym tu będziemy mówić na tych zajęciach, bo tworzymy grupę. nie Jest tylko osoba, która. Jak gdybym prowadziła zajęcia, nie chciałabym ich prowadzić tak, że mam tutaj wiedzę do przekazania, a wy mnie będziecie słuchać, tylko jesteśmy w jakimś fluksie i tu będziemy razem ze sobą rozmawiać. Więc to pytanie na początku, które nam daje takie też agency nad tym, co, co tu się będzie działo przez, przez ten kolejny semestr, tego co, co w ogóle, o czym co ludzi interesuje, o czym chcą rozmawiać, jak to się odnosi do tego, co jest moją praktyką, i tak dalej. Kto przychodzi z czym i jakby co tutaj. Co tutaj, tutaj, co tutaj możemy razem stworzyć, to to chyba o to jest, jakby o tym tutaj rozmawiamy, a nie o tym, czy możemy sobie wybrać własną ścieżkę, bo ta ścieżka może się tworzyć nie tylko na uczelni, jest w, jakby w każdym momencie, gdzie, czego nie obejrzymy, gdzie nie pójdziemy z kim nie porozmawiamy, jakby ona się dzieje cały czas i wtedy się dzieją rzeczy, ale chodzi raczej o w ogóle sam taki model tego, no to zaburzenie modelu mistrzowskiego, które, które się dzieje i jak w ogóle się tworzy program i jak się myśli o programie. Myślę, że jakby o, to, jakby o tym rozmawiamy w kontekście tego projektu. Może ja tylko powiem, odniosę do Ciebie Kasia, Kat, że y, może to całkowite obalenie systemu mistrzowskiego może nie jest y, aż takie idealnym w moim odczuciu rozwiązanie, bo zawsze jest ktoś, kto ma więcej doświadczenia, więc większej, większą wiedzę i to jest dobre przekazać tą wiedzę, ale żeby to było zbalansowane, prawda Jakby żeby był balans, a nie taka podległość. E, w tym sensie, że, jakby, że myślę, że, że te proporcje po prostu mogą gdzieś tam być zmienione, prawda, przesunięte, ale może niekoniecznie jakby opcja tych, tych masterów, którzy gdzieś tam już byli coś tam, wiesz, mają to doświadczenie, jest ciekawa. Taki masterclass, wiesz, możesz się też zapisać, nie wiem, do jakiegoś tam. Sorrentino, czy gdzieś tam online i posłuchać, jak on tam robi filmy, to to, to jest interesujące w jakim stopniu, prawda? I mieć w realu taką możliwość, też jest interesujące, żeby mieć takiego mastera, który przyszedł tą drogę. E ale oczywiście jego druga jest zawsze, ta, tego mastera jest zawsze inna, no bo ona zawsze odnosi się do realiów życia, w który, które już jakby zmieniły, bo sami jesteśmy w procesie. Dlatego już ten poziom mastera już jakby jest jakby taki trochę... Nie powiem, że outdated, ale jest taki troszkę już jakby przesunięty w czasie też. Dlatego ja mówię, mówię o tym, że te proporcje po prostu mogą być, mogą, mogą być inne, ale też ten balans na dialog, współpracę oczywiście i wejście w realia tych osób, które przychodzą, no jest moim zdaniem kluczowe, prawda? Dostrzeżenie tej osoby, tej jednostki, kim ona jest. I w ogóle, co ma, żeby rozwijać, prawda? I czego chce również rozwijać, bo czasami jeszcze tego nie ma, ale wie, że chce, i po, po to tu jest, po, na takiej akademii czy, czy innej twórczej uczelni. Bo myślę, Karolina, że to nie chodzi, jakby ja tutaj nie występuję przeciwko wiedzy i doświadczeniu, bo to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że równie, różnie można wiedzę i doświadczenie przekazywać. I dawać przestrzeń na różne też różne, różne wrażliwości, różne sposoby w ogóle rozmowy, więc to raczej o tym, a nie to, no wiesz, jakby mogę zobaczyć Sorrentino i zobaczyć sobie go online, no ale jakby z interakcji z drugim człowiekiem chciałabym czegoś innego, no nie, więc jakby coś się może wydarzyć ciekawszego z tego, niż tylko to, że, że jakby. Że ktoś mi przekaże jakiś, no, wiesz, jakiś set, no? no właśnie na... Ja jeszcze powiem tak blisko jesteś. No tak, no bo teraz jest jeszcze wyzwanie edukacji o tyle współczesne, że mamy dostęp do wiedzy online, tak? I rzeczywiście taki wykład po prostu pasywny. No nie ma już, to nie jest już to, co, co gdzieś tam Akademie czy Uniwersytety gdzieś tam prezentowały tę elitarność, że tej wiedzy ona nie była dostępna, no bo mamy coraz większą dostępność do wiedzy i, i to takiej specjalistycznej też, prawda? Więc tutaj właśnie tym, tym takim atutem wyższych uczelni, no właśnie, czy szczególnie artystycznych, jest właśnie ta interakcja, ta fuzja, prawda, różnych umysłów i kreatywności. Ja, ja myślę, że możemy. Te, ta dyskusja pokazuje, że mamy taki głód komunikacji. Ja chciałem powiedzieć, że z 15.50 i za 10 minut mamy następny wykład, więc nie wiem, może możemy to kontynuować. Musicie brać pod uwagę, że ktoś przepisuje to wszystko. Tak, to znaczy. Przepraszam, że tak mówię po prostu jak skąpiec. Nie możemy stworzyć dzisiaj pięć godzin kontentu do zmontowania i spisania. I, i tu nas filmują trzy kamery, tak? Przepraszam. To, to... Albo w kuluarach, tak, albo to dwa ostatnie szybkie tak. Chcę zwrócić uwagę na to, że nie jest tak, że akademia się w ogóle nie zmienia. Ja 20 lat temu tutaj studiowałam i uważam, że bardzo dużo się zmieniło. Ta szkoła doktorska jest przykładem tego, że w ramach tej tradycyjnej struktury jednak możemy funkcjonować inaczej. Ja się tu nie czuję w ogóle jak uczeń. Na większości wykładów, poza zajęć, które są przez Bogdana strukturalnie dla nas ułożone, nie czuję się jak uczeń, student, tylko czuję się jak. Czuję się w jakiejś wspólnocie, w której sobie wszyscy razem z wykładowcami coś dajemy nawzajem, więc nie jest tak, że to się zmienia. Mój wydział macierzysty też się zmienił, nie tak szybko, ale mniej. Mamy też właśnie zajęcia z osobami, z wami, z zupełnie innych jednostek uczelnianych, nie z akademii, więc... To jest przykład tego, że da się jednak w obrębie tej struktury też coś powoli, nie, nie na zasadzie buntu czy protestów studenckich, ale oddolnie zmienić. Dobrze, znaczy ja już w ogóle zmieniając też temat, to pytanie do Ciebie, Kasiu, bo chciałam zapytać o, o stworzenie tego przedszkola przy AW. Bo to tak jak rozumiem, to się y, ta jednostka przedszkolniana, ona została otwarta przy Akademii w Pradze, tak? Tak. I, Tomek chyba wie o tym więcej niż ja, szczerze mówiąc, ale zadaj pytanie. No. Y, tak, py znaczy, pytanie. Y Chciałam po prostu zapytać, w jaki sposób doszło do tego, w sensie czy ten nacisk on wychodził z tego kolektywu, czy, czy wychodził jakby ze wszystkich studentek i trochę jak, jak to się, po, w sensie jak do tego doszło, bo to mnie troszkę tak ciekawi, jak doszło do powstania tego yy, przedszkola, w sensie no bo to jest jakby taka historia, która mówi o takim... O realnej zmianie w instytucji, bo jakby wiele przykładów, które pokazywałaś, one bardziej się odnosiły do takiego oddolnego działania pozainstytucjonalnego, a tutaj jakby widzimy taką realną zmianę poprzez ten nacisk wywołaną, i po prostu chciałam się dowiedzieć, jak do tego doszło. Tak, jak mi opowiadały te historie Kacia Oliwowa i Darina Alster, to jakby historia kolektywu Mothers Art Lovers jest z tym raczej powiązana na takiej zasadzie, że to była jakaś siła wywołująca zmianę w sposobie myślenia w ogóle w tym polu. Natomiast jeżeli chodzi o samą inicjatywę założenia tego przedszkola, to to była. Zdaje się inicjatywa jednej z artystek, której ja niestety nie e, przypomnę sobie w tej chwili nazwiska, ale możemy to e, sprawdzić. E, która e, no, też była e, z nimi powiązana, ale innej osoby. Mhm. Dzięki. Dzięki Wam wielkie za te wszystkie głosy, pytania i opinie. Katarzyna, ci dziękuję za wykład, a nie wiem, czy robimy jakąś krótką przerwę przed kolejnym. Tak, to może pięciominutowa jakaś taka szybka przerwa.